Hej, wszystkim tu glitch. Wszystko dzisiaj uderza, Matko Boska. Hej, wszystkim tu glitch. Nic nie uderzyłem. Super. Więc mam aktualnie bardzo świąteczny klimat. Najpewniej oglądacie to w Wigilię. Takie mam przynajmniej nadzieję, takie plany. Także wesołych, świąt Wam życzę i fajnych prezentów. Ja nagrywam to parę dni przed świętami, ale dostałem już pierwsze prezenty świąteczne od mojego partnera i chciałbym je dzisiaj z Wami otworzyć, ponieważ nie wiem, co to jest. Mam dość tych, mam dość, mam, mam dość tych włosów. Okej, okay, więc mam tutaj dwa prezenty. Z tego co wiem są to lalki, więc semantycznie do mojego kanału, ale, ale są one zapakowane w takie foliki prezentowe, w takie wiecie, papiery świąteczne, więc nie wiem co to są za lalki. Mam nadzieję, że są to lalki, których nie mam. Masałem już pudełka i domyślam się, że to może być albo Rainbow High, albo Shadow High, ponieważ ja po prostu to czuję, okej? Okay? Ja, ja to czuję. Także tak, otworzymy sobie do dzisiaj, zobaczymy co tam ciekawego jest. Mam nadzieję, że nie będą żadne powtórki z moich Rainbow High, czy tam Shadow High, bo bym się bardzo zesmucił. Przy okazji się tym, to dostałem do mojego przyjaciela, Szymona. Jest to tak, wylety dostałem od do niego całą paczkę rzeczy. I ja również do niego robiłem paczkę, w ogóle po zająciu Szymon. Trochę będzie głupie, bo mój partner też ma na imię Szymon i mówię o dwóch Szymonach. Okej, okay, teraz, nie przedłużając, otwieram prezenty. Nie wiem szczerze, który prezent mam otworzyć pierwszy, ponieważ no. Nie wiem. Może ten, jak już go mam w ręku. Doceniam to, że mój e, ukochany spakował mi te prezenty w folię. Folię. PAPIER. Ale trzeba to zniszczyć, także... Przeliczyłem się. Dobra. Jakby ja nie patrzę, co to za pudełko. Co to za lalka. Staram się na to nie patrzeć. Okej, okay, czwarta seria. Ale wciąż nie wiem, jest lalka. Trzy. Dwa. Jeden. O! Okay. jest to Lila i co się stało z jej ręką, jakby jej ręka tak się wygięła w pudle, mam nadzieję, że jest cała nie jest złamana. Spodziewałem się tej lalki eee, i skoro to jest Rainbow High, to podejrzewam, że ta druga to może być Shadow High, nie wiem, po prostu to się domyślam. Wydaje mi się, że lalka jest ogólnie cała, nie ma żadnych wad fabrycznych. E, makijaż też ma chyba ładny. Wiecie, gdybym ja kupował dla siebie, to bym stał w smyku pół godziny i wybierał lalkę tylko i wyłącznie z twarzy. W przypadku mojego partnera, spojrzałby, popatrzył i po prostu by wziął. Ale nie spojrzałby tak dokładnie jak ja, także że wiecie, ja muszę spojrzeć po swojemu. No wydaje mi się, że lalka nie jest jakoś zła, że nie ma jakichś wad. Nie wiem, co myślicie? Gito jest? Chyba z Gitis. Spodziewałem się. Nie męczymy, ale spodziewałem się, że ona tu będzie. Jak tak macam to pudełko, to buty są na górze, to jest na dole, więc to chyba tak powinno być, ale wtedy cholera jest górą nogami, więc mniejsza. Otwieramy. Ło! Okej, okay, to będzie łatwiejszy unboxing, nie będę to chciałby rozgrywać. Jestem szczęśliwy Powiedz mi czy masz ładne usta, czy masz ładny makijaż Tylko tyle chcę wiedzieć Tak jesteś normalna Uprzedzając pytania Tak, do tej pory nie mam header Nie mam w ogóle wszystkich Lalex Ponieważ w czasie kiedy ja kupić sobie resztę Lalex To wychodziły kolejne, kolejne, kolejne Monstra jaka się pojawiło. Także już troszeczkę wątpiłem, że kupię więcej lalek Shadow High w tym momencie. Raz zamówiłem sobie właśnie Header, ale przyszła mi z wadą, musiałem ją zwrócić, także później już jej nawet nie kupiłem. Okej, okay, więc mamy Shadow High i Rainbow High. Nie wiem, którą lalkę mam otworzyć. Pierwszą. Wątpię, że otworzę obie realkę na tym odcinku, bo nie jestem pewny, czy mam tutaj miejsca w telefonie. Też nie chcę, żeby ten filmik był zbyt długi. Być może też pojawi kolejna część tego filmiku, jeśli dostanę jakieś fajny prezent od rodziny na święta alkowe Także... E, zobaczymy. Nie wiem, ona wydaje mi się w stanie, ale jej usta trochę mnie niepokoją. Jakby... No ma troszeczkę takie kropeczki na tych ustach, ale wątpię, że znajdę jakąś super realkę w moim smyku, przepowiedziawszy. Także można najpierw otworzymy Lilę. Tak myślę, tak zbimy. Mam skarpel. Subskrybuj. U! Teraz rękę pocierałem super. Nawet nie jak dawno nie otwierałem lalek Rainbow High, bo Shadow High, bo jakby trochę się znudziłem kupowaniem nowych lalek nie wiedziałem, że ona ma dodatkowe stopy, przysięgam. Znudziłem się w tym momencie troszkę kupowaniem nowych lalek. Wolałem kupić używaną i ją odświeżyć. Dlatego troszkę znowu w tym momencie z Rainbow High i z Shadow High. Szczególnie, że w ogóle Shadow High było wszędzie, wchodziło to chwilę, ale tak są Rainbow High, także. Tak. Dobra, widzicie co? Otworzę ją do końca i do Was wracam. Dobra, udało mi się utworzyć obie lalki. I zaczniemy może od Rainbow High. Więc tak wygląda Lila po wyciągnięciu z pudełka. Szczerze, jest to lalka, którą ja nigdy nie kupiłbym sobie samemu, ponieważ jest. Faina. Ale zawsze było coś, co, co troszkę mnie odtrącało od niej Ale tak po otworzeniu, po pomacaniu Naprawdę ta lalka jest świetna Jakby ja nie wiem czemu wcześniej nie chciałem sobie jej kupić Z tego co się orientuję, jej włosy po rozpuszczeniu Są mega, mega długie Chyba najdłuższe ze wszystkich Shadow High i Rainbow High, Jak do tej pory wyszły Jej strój jest uroczy, bardzo mi się podoba Jej buty są prześwietne Chciałbym takie nosić w sumie Mamy tutaj rękawiczki Naprawdę, wszystkie detale są bardzo fajnie zrobione Jeszcze taki mały Znaleźć taki bryloczek przy jej, nie wiem jak to się nazywa dokładnie, nazwa to, to po prostu bluzką, bo nie chcę obrać kultury japońskiej, nie chcę. Mamy tutaj kolczyki z kwiatem wiśni, mamy takie słodziutkie naklejki na twarz i plasterek, fanfak plasterek miał być już w pierwszej serii Rainbow High. Plasterek na twarzy miała mieć Jade, ale nie miała finalnie, ale jej lalka z nią Rek ma. Bardzo podoba mi się to jak korystycznie, kojarzy mi się z takim kiślem, tak po prostu. Nie mówię o tym to Berze nie, tylko o kichu do jedzenia. Jest minus, ponieważ ta spódniczka, Krystal, ma taką samą spódniczkę. Krystal to chyba była w ogóle drugą lalka na moim kanale, którą otwierałem i stoi gdzieś tutaj. I kiedyś chciałem moją Krystal posadzić na półce bez stojaka. Ta spódniczka pękła. Nietka, która trzymała na dole zamek, pękła i zamek się rozsunął. I nie wiem, jak to naprawić. Także jak wiecie, to piszcie. Ewentualnie, jeśli macie spódniczkę dla Krystal, tą pierwszą podstawową spódniczkę, jaką mam na snopie w pudełku, piszcie, bo, bo mi przykro. A kristal jest bardzo wolną lalką ogólnie. Te kędziorki tutaj są mega, mega nażelowane, więc to będę musiał poprawić, ale jej włosy ogólnie są mega, mega przyjemne do dotyku. Nie wiem dlaczego wcześniej byłem taki dobrze do niej nastawiony, bo ona żywo robi naprawdę super wrażenie, serio. Tak jeszcze po otworzeniu to w ogóle. Do lalki było oczywiście grzebek. Tych grzebków mam już trochę i często używam ich tu swoich lalek, ponieważ po prostu je lubię i tyle. Mamy też dodatkowy strój, ale ja swój lalek nie przybieram. Normalnie bym ten strój sprzedał, nie wiem co sobie w tym przypadku, ale taką on wygląda, mamy taką długą spódnice, top. I oto takie buty. Są one na płaskie stopy lalek, więc to by wyjaśniło, dlaczego Lila ma dodatkowe pary stóp. Co zabrzmiało mega dziwnie mieć dodatkową parę stóp, o boże. Ale okej, okay, przejdźmy do header. Więc dadam, tak wygląda header. Zdjąłem część zabezpieczeń z jej kurtki, ponieważ ma ich pełno. I jej włosy, o mój Boże, są takie delikatne w dotyku. Uwielbiam jej włosy, naprawdę są super. Jej kurtka jest też mega przyjemna. Wydaje mi się mega cienka i mega delikatna. I naprawdę. Jest taka super, do Tylko taka przyjemna, taka mięciutka. Jej sukienka jest z materiału, w sumie z takiego jakiego się spodziewałem, jest ok Buty też są bardzo fajne. Uwielbiam jej oczy. Boże, są tak duże. Ten filmik nie będzie takim typowym filmikiem ze sensu lalek, ponieważ głównie mi się zachwycam teraz, ale tak ona jest cudowna, nie wiem czemu tak długo zlekałem, tak samo jak z nią, żeby w ogóle je mieć. Musiał mi to, to się kupić, żeby mógł je mieć. Może w sumie lepiej, bo zaoszczędziłem troszeczkę, ale... Mamy także stojak, który jest taki biało-prezroczysty z brokatem I szczerze, nienawidzę stojaków dla Shadow High, ponieważ Tak jak stojaki dla Rainbow High w większości się dobrze trzymają, tak te stojaki Wychodzą tak od razu Postawicie lalkę, bójkniecie tą lalką przypadkiem i ona spada z stojaka, stojak też rozpada i trzeba go znowu wskładać tego bardzo nie lubię. Heather oczywiście też ma grzeby, które jest w to samo że to stojak i też te grzebyki bardzo lubię, bo są fajne. No i oczywiście mamy ubranko dodatkowe dla Heather. i to ubranko mi się mega, mega, mega podoba, ale po raz kolejny nie lubię swój lalek przybierać, ale jednocześnie kusi mnie to, żeby ją przebrać ten drugi strój. Tutaj są dwie skrajne emocje. To powinno być jej pierwszym strojem, naprawdę, a nie ta sukienka. Jestem mega zadowolony z tych lalek, naprawdę. Mega się w ogóle cieszę, że je dostałem. Naprawdę mega dziękuję mojemu partnerowi, że mi je kupił. A, Jezus! i jakby Jestem bardzo, to bardzo team Shadow High, ale ona tak troszkę do mnie przemówiła, tak tak troszkę się polubiliśmy. E, mega dziękuję za obejrzenie do końca, napiszcie mi co wy dostaliście na święta, podejrzewam, że to nie będzie jedyny unboxing świąteczny czy poświąteczny, ponieważ mam sporo alek, monstry do tworzenia z wami, także bądźcie czujni, patrzcie co się dzieje na kanale. Mega dziękuję za obejrzenie, to było tyle, jeszcze raz dziękuję moim partnerowi, że mnie kupił, dziękuję. I to było tyle wszystkie moje social media, macie w opisie, zapraszam, w na razie, pa pa.